O, witam wszystkich. Cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marian z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną część moich zmagań, jesteśmy na portalu Czeską, będę grał Rapida. Ostatnio kompletnie mi nie idzie, więc być może i tym razem dostanę po prostu łomot od kogoś. Zobaczymy, kto pojawi się po drugiej stronie. Czy sam Magnus Carlsen? Nie, oni są zajęci moi drodzy grają teraz ten no turniej, w którym wczoraj Janek był blisko wygrany i nie wiem, czy śledziliście aczkolwiek nie udało mu się niestety z Firouzją wygrać tak to się wymawia to nazwisko proszę bardzo, 4 z mojej strony jest rywal zagrał tutaj G 6. Czy będzie jakieś przejście do obrony królewsko-indyjskiej, czy też może do obrony Pirsa, moi drodzy, zobaczymy, co będzie miało miejsce. Yy, ogólnie atak trzech pionów w tym wypadku to jest myślę, że jak najbardziej słuszna koncepcja. Gramy tutaj, rozwijamy się w ten sposób. Aha, więc na spokojnie. Dobra, no i mamy, moi drodzy, obrony Pirsa, Rozpoczęto od posunięcia G6. Obrony Pirsa jako tako znam ze względu na to, że Mam kumpla, który katuje mnie to obroną Pilsa, non stop, że tak się wyrażę i, i moi drodzy właśnie, no przeciwko temu, no i nauczyłem się jako tako grać. Mogłem oczywiście grać od razu e5, być może e5 zagra rywal, e5 możemy wrzucić, przykuje b5 przeciwnik, mam gońca b3 zawsze. Skoczek zapewne tutaj na d7, skoczek też widywany jest, nie, nie jest w tego typu strukturach na h5, prawdopodobnie nie, no bo tutaj, no gadam głupoty jakieś. Dlatego też skoczek albo na e8, albo na d7. Zroszujemy, w razie bicia bijemy oczywiście z f. Wieża tutaj chce wejść do gry jak najszybciej. Aha, dobrze, tędy jak najbardziej można. Być może tak i tak. Co dalej wtedy zagramy? Być może tutaj można wrzucić. Pion idzie na C6. Ja się wycofuję. Nie, 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 bez udziwnień. Trzeba odejść tutaj. Nie ma rady. Tego kopniaka się nie boję, pod żadnym pozorem. O, proszę bardzo. Już uderzył, właśnie. Już uderzył. Nie ruchem F6, tylko uderzył ruchem C5. Jak najbardziej tą strukturę należy. Tutaj podgryzać, że tak się wyrażę. Tylko, że w tym momencie mogę wrzucić ten ruch i wieża musi odejść, niestety. Więc to, no, każde pchnięcie <laughs> zabrzmi to dwuznacznie. Każde pchnięcie ma jakieś wady, słuchajcie, to nie jest tak. No, wieża musi odejść. Dobrze, <laughs> wieża odeszła. I co dalej? Co my tu mamy, moi drodzy? Na pewno coś tutaj mamy, tylko trzeba dobrze popatrzeć. Być może goniec tutaj to jest opcja. Tu. Dobra. Wyprowadzamy gońca do gry, moi drodzy gońca do gry. W razie bicia, no to oczywiście mamy atak z tempem, więc bicie być może tutaj wejdzie w grę. Chociaż mamy to. Chociaż mamy też skoczka z drugiej strony. Aha, gońca mi tu przegania. No dobrze, no dobrze, przegania mi gońca. I wyglądałoby na to, że. Wyglądałoby na to, że mamy co? Problem? Jaki tam problem? Żadnego problemu nie widzę. No niby tu, niby później piąt tu i tu i tu. No, będę tak spychany brzydko? Dobra, zobaczymy. Jeżeli tutaj zamknę, no to jego goniec jest martwy, zawsze będę mógł próbować tędy, być może tak zagra. Goniec e2. Goniec e2, dobrze. No, goniec e2. No, po, po, dostawałem tych kopniaków, troszeczkę jestem obity, natomiast jakieś a4. E, chociaż a4 teraz nie do końca, mhm, musimy przeciwdziałać temu, e, tutaj się wszystko broni, no. F5, no nie, nie, nie F5 teraz to nie, nie do końca Trzeba będzie tutaj pomyśleć Jak tu się, moi drodzy, oswobodzić Bo dostaliśmy tutaj straszną Defensywną, strasznie defensywną pozycję No właśnie, on tutaj się Tutaj się rozkręca, ogólnie chciałbym zagrać to Bardzo mocno, więc może Jakieś tutaj gambitowe poświęcenie na F5 Nie wiem, może ruszę skopyta kopyta na, na gościa Ruszę skopyta na gościa, moi drodzy Pójdę jak wariat, zagram królem być może tutaj Aha, gdzie ten skoczek zmierza? To jest bardzo dobre pytanie. A my co? Co my chcieliśmy zagrać? My chcieliśmy zagrać bodajże to. Bicie, bicie. Bicie, bicie. Chcemy tutaj potwierać pozycję. Być może zagrać nawet tak i tak wierzą. Tutaj na pewno wymienić. Podłączyć skoczka do gry. Po biciu, wiadomo, gdzieś goniec się rozegra. No, będziemy atakować na królewski. On tutaj wszystkie swoje siły przerzucił na hetmańskie. Bijemy, bijemy. Co prawda tutaj, tutaj, aha, nie pobił. Nie pobił. No jakby pobił, to być może to bym zagrał nawet. Nie, nie mógłbym tego zagrać. Tutaj Hetman patrzył, więc pewnie bym zagrał to. Chociaż to i tak możemy zagrać. Dobra, a może takie posunięcie jest całkiem niezłe, ale wtedy mamy bicie, nie? Wtedy mamy bicie i co z tym fantem począć? Może przerzucić gońca tu? Wszystko będzie pozamykane. No, już ja to widzę, już ja to czuję. Wtrącimy bicie na, na G6. Zawsze można wtrącić bicie tutaj, ewentualnie zagrać tu, tu gońcem. Dobrze mówię. No, po biciu będziemy zobligowani. Nie, będziemy mogli bić to skoczkiem. No, spokojnie. Pytanie jest takie: yy, Albo jeszcze to wybić dalej. Wieża, goniec? Jeszcze to pobijemy dalej. Niech się coś dzieje, moi drodzy. O, tego typu manewry, tego typu manewry. Manerwy, no ma nerwy, ma nerwy ewidentnie. Dobrze, chcemy zagrać tutaj, być może tu i tu. Goniec póki co nie straszny, nie zabije nas na tej przekątnej. A co nas nie zabije, to być może uczyni nas kalekami, nie wiadomo. Dobrze, tak chciałem tu, tak zagram. W razie czego bije, pewnie odbija skoczkiem, żeby kolejną figurę przerzucić na królewskie. Ja tych figur na królewskim troszeczkę mam, trzeba przyznać. Tutaj nie chcemy nic, nic bić, bo tutaj będzie jakieś otwieranie pozycji. O proszę bardzo, tego typu rzeczy mają miejsce. Tego typu rzeczy tutaj mają miejsce. No Skocze chciałby do gry się dostać, ale nie ma jak. Nie ma którędy. Tutaj wszystko się broni, gra i buczy, dobrze, zagramy tak, być może taki, tak, albo jeszcze nawet tak. Zobaczymy. Może tutaj się zdwoimy. No słaby pionek, nie? Więc co? no, coś trzeba z tym fantem robić. Tu się trzyma, tu się trzyma, skoczka nie chce wpuścić. Kolejny skok idzie tędy. No niedobry, niedobry. Tylko że jak tego skoczka tu nie ma, no właśnie, to jest jakaś opcja, aczkolwiek. <laughs> Bicie. Bicie. Moment, ja tu, on tu, ja tu, on tu, no i mamy otwierającą się nie F. Dobrze! Tak trzeba grać właśnie. Skoczek nie patrzy, tylko patrzy goniec, więc tu mamy strzał po biciu gońcem, żeby on nie był pierwszy. Wygląda na to, że król musi pobić. O, król musi pobić. Dobrze, teraz mamy to. Teraz mamy to prawdopodobnie. Teraz mamy to. Tylko że jak my to To on pcha tutaj z szachem I jest problem Tracę skoczka, nie? Czyli gońca nie mam jak odbić Jeżeli wrzucę szacha w wieżu, To się zasłoni gońcem Też ja będę mógł naciskać Dobrze, tak to zrobię właśnie Będę z figurą do, do tyłu Natomiast będę miał Będę miał całkiem Aha, tędy Tego nie przewidziałem Panie absolwencie tego nie przewidziałem. To może zaatakujemy skoczka jeszcze teraz z tempem. Puszdę tempo. Dlaczego nie? Zobaczymy, co rywal odpowie. No, ma figurę pod biciem, w sumie dwie, więc wypadałoby, żeby odszedł chyba skoczkiem. No, bo goniec jest nietykalny póki co ze względu na to. Nie mam tutaj skoczka, który zamyka przekątną. Mam co prawda gońca, aczkolwiek skoczek będzie lany. I to taka o, robota, widzicie z tymi szachami. Cały czas trzeba myśleć i liczyć. Nie najlepiej, tutaj chyba pograłem. No grałem tutaj na, na, na awanturę, no afera jest ewidentna, tak? Tu chcę wybić. Skoczek jest obrońcą tego pola, więc tak naprawdę jak skoczek odejdzie, to ten, ten ruch jest całkiem... Jest lepszy niż mi się wydawało. Myślę, że to jest ruch, który może przyjść do głowy. To jest ruch, który powinien przyjść do głowy dla rywala, żeby zamknąć kompletnie linię, linię F ze względu na to, że są nieprzyjemności, nie? Więc ten skoczek powinien raczej znaleźć się na, na F5. Co dalej? Jak skoczek F5. A tak na gońca, Tędy. O, proszę. To niespodzianek, dalszy, tutaj dalszy, dalszy ciąg. Niespodzianek, dalszy ciąg. No dobrze, to podchodzimy bliżej. Podchodzimy bliżej. I grozimy tutaj, że pobijemy gońca Hetman. Póki ten goniec jest zamknięty na przekątnej ja jestem spokojny, mimo tego, że pozycja się powolutku sypie, ale spokój nas uratuje. No goniec tak naprawdę będzie tutaj huknięty teraz tak. Obrona jakaś może wejść w grę. I gońca, i tutaj później ewentualnie pionka. No niby tak, niby tak. Nie wiem. Ciężko, cienko to widzę, prawda mówię? Cienko to widzę, słuchajcie. No niby parę gońców, ale tutaj no co? Tędy No tego to się nie spodziewałem Tego się nie spodziewałem A bicie tu i szach Jest dobre Bicie, goniec bije, szach Król gdzieś tu No nie wiem, może jakiegoś wieczniaka Chociaż szukać, co Masakra, słuchajcie Ha Masakra, dobra No nie mam jak tutaj naciskać Tu wszystko się trzyma Graj bucz Hmm Bicie tu No dobra, jestem zmuszony, jakby nie było Bicie tutaj Jeszcze w grę wchodzi Gońcem odbił Dobra, odbił gońcem Więc wrzucamy szacha No nie wiem, będę chyba szukał wiecznego szacha Jeśli takowy istnieje, no musi oczywiście gdzieś tutaj Tutaj się udać No i co ja mam? Jakieś szaszki Nie wiem, słuchaj, gdzie... Jest lipa, bo tutaj jest zawsze pchnięcie. Chociaż mam zawsze skoczka, nie? No właśnie. A jak ja tu, to on tu i co? A, tam wieża wchodzi. A nie, no nie jest tak źle, słuchajcie, chyba. Wymuszony ruch, tak? Jakby nie było. Nie wiem, gramitujcyjnie, na wizji. Coś tam może z tego będzie jeszcze. Coś tam może jeszcze będzie z tego. No tak. Chyba to wystarczy do wygrania. Słuchajcie, no jedyna opcja to się zasłonić tu, po czym ja wrzucam szacha. Nie ma zasłony, więc król idzie do góry, ja leję i jest, i jest co, i będzie checkmate, i będzie checkmate. Tu już jest checkmate w ogóle. What? What? Tu jest checkmate, nie ma zasłony, bez związania, więc król tak naprawdę musi iść tu. No i mamy wszystko z odsłony Mamy przyściuteńko z odsłony, słuchajcie. Tu jest mat na 1000%. Tu jest mat na 1000%. Pytanie. Jak ten mat wygląda? Jeżeli ja pobiję teraz gońca, to dam mu jakieś tempo. Tego byśmy nie chcieli. Tutaj mam słabości. Król tragicznie stoi w rogu. Więc tu trzeba wszystko grać z tempem. Goniec będzie szachował, więc możemy pobić tutaj. Możemy zagrać chociażby i... Myślę, że to wystarczy. Ja myślę, że to wystarczy. Tu jest chyba mat. No rywal za bardzo grać... Może tutaj, może tutaj, tak? No to proszę. Checkmate. Ha! No, udało się. Ale tam wszystko wisiało na włosku. No, no, intuicyjnie. Jakby tutaj pobił tak naprawdę... Jakby tutaj pobił królem... Jakby tutaj pobił królem... To nie miałem tego tempa słynnego. No i co? I ten atak mógłby być, mógłby być wolny. Tu, oczywiście, wejścia po tym biciu, wejścia bym nie miał, bo tutaj goniec wszystko, wszystko pilnuje, całą przekątną. A bicie gońcem umożliwiło mi rzucenie szacha. No, czyli tutaj już był mat, słuchajcie. Po biciu gońcem był mat, okazało się. Ha, nieźle. No nic, uratowały mnie tutaj grana sztuczki Dobra, dziękuję za uwagę Słuchajcie, dziękuję za tutaj Wsparcie na Patronite Zapraszam oczywiście do sklepu Czapeczki, polóweczki, inne tam cuda, kubeczki Wszystko się znajdzie No i co? Do usłyszenia